Dzień dobry. Omówię rozwiązanie zadania czar. W tym zadaniu mieliśmy wczytać ze standardowego wejścia znak i wypisać go na standardowe wyjście. Nasz program rozpoczynamy od załączenia standardowej biblioteki IOStream. Jest to biblioteka, dzięki której będziemy mogli wczytywać ze standardowego wejścia oraz wypisywać na standardowe wyjście. Następnie mamy linijkę Using Namespace STD. Mówimy, że będziemy korzystali ze standardowej przestrzeni nazw. Przechodzimy teraz do funkcji głównej. Int jest to typ zwracany przez tę funkcję. Main to jest nazwa tej funkcji, a w nawiasach podajemy argumenty naszej funkcji. W tym przypadku funkcja nie będzie przyjmowała żadnych argumentów. Następnie mamy klamerkę otwierającą i zamykającą tę funkcję. Deklarujemy zmienną typu char o nazwie L. Na końcu umieszczamy średnik. Następnie mamy instrukcję wczytania sin. Następnie piszemy dwa znaki większości oraz podajemy nazwę zmiennej, do której będziemy wczytywali ten znak. Na końcu instrukcji umieszczamy średnik. Następnie mamy instrukcję wypisania cout, dwa znaki mniejszości oraz nazwę zmiennej, której wartość chcemy wypisać. Na końcu umieszczamy średnik. Nasza funkcja na końcu zwraca kod 0. Pamiętamy o tym, aby na końcu tej instrukcji umieścić średnik. Dziękuję za omówienie.